Jest! 2006 rok, Ty nie poszedłeś do szkoły i przed Tobą cały dzień pykania na PlayStation 2. Dzisiaj pokażę Ci jak możesz chociaż trochę sobie tutaj te czasy przypomnieć, zagrać w Twoją ulubioną grę, która jest na PlayStation 2. Także jedyne co robicie no to wchodzicie w link w opisie, w pliki BIOS PS2, pobieracie to, dajcie sobie to na pulpit najlepiej, będzie Wam najwygodniej. No i potem wchodzicie na, na stronę PCS x 2 no i pobieracie to również, instalujecie tutaj, gdzie macie ścieżkę z szukanie BIOSu, to dajecie właśnie zaznaczacie ten PS2 biosem, ten folder, który daliście na pulpit. I tutaj do góry wybieracie jeszcze wersję BIOSu i dajcie tutaj ten Europę V02. No i dobra, mamy to już tutaj obcykane. No i teraz tak, jeśli chcecie uruchomić grę, to wchodzicie tutaj w system, uruchom CDVD, szybko. No i tutaj zaznaczacie. Szukacie folderu, w którym macie tą grę Tutaj w moim przypadku jest GTA Liberty City Stories No i w sumie to tyle, nie? tutaj sobie naciśnijcie dwa razy I wam to uruchomi w pełną grę W pełnym oknie I Jeśli macie jakiś problem to napiszcie kom w komentarzu, jeśli coś wam nie działa, ja wam postaram się pomóc I tak na przykład właśnie też Bakugan uruchomiłem, serię możecie z tego oglądać na moim kanale Także mam nadzieję, że wam tutaj pomogłem Jeśli tak to napiszcie w komentarzu Jeśli nie to też napiszcie No i zostawcie moi drodzy suba, bo jak wiecie lub nie do końca roku lecimy do 10 tysięcy subów Jeśli uda się to wbić to kupuję Hondę Prelude I będzie mega mega tutaj grubo na kanale Także w sumie tyle nie, trzymajcie się krótko moi drodzy Do zobaczenia, do usłyszenia już w piątek Siemanko